mystery thing. Check it out, yeah, the hit housing. Fine, in new astrology, magical things combine history. Yeah, a magical mystery thing. Check it out, yeah, the hit housing. Fine, in new astrology, magical things combine history. Słuchajcie, przyszedł ten czas, witam was bardzo serdecznie, chyba w najfajniejszym filmie, który może być. Tego pana poznajecie, specjalnie zapałem jak wjeżdżamy, pięćmień, tutaj jak mówiłem wtedy wymiękł, ale zobaczymy jak to będzie sypać. Mamy dzisiaj piąty roku pańskiego 2023. Imię Ojca i Syna, bo to i Ducha Świętego wie, bo to środa, jak to było, czyli po Bożemu. Nie Patryk, jak dawniej było, w środę trzeba było zacząć, imię Ojca i Syna Ducha Świętego wie. I pijmy tu z hektara. I tak właśnie zaczniemy po Bożemu, tylko że jeszcze sierpem powinniśmy zacząć. Niektórzy z was zaczęli. I teraz jakby to powiedział major do Patryka, o już zaczynasz, o już. Tu jest Ricky, tam dalej jest Teuto. Porównamy sobie te dwie odmiany. Tu wiadomo, że niestety, no tak wam pokazywałem, mokro, nie mogłem nic zrobić, ta jedynka ominięta. Tutaj widzimy ślady zębów na kaszance. O, jakby to major, widzicie? O, jak tu wpadłem. Tak mnie wyprowadziło, jak ślady dookoła i z powrotem. Łukasz lata dronem, także może będziemy umięcia mieli z drona. Jakiś gąsior lata po niebie. A to? Ty po moim niebie lata! Na pokos, nie? Tak, na pokos. Przecież słoma potrzebna. W tym roku nie będzie jej za wiele. Zobaczysz, że będzie można drogobelki sprzedać. Łukasz, zobacz, jak może w taką suszę wymięknąć? No niestety nie będzie takiego plonu jak w zeszłym roku. No, ale to na wszystkim. Kukurydze to u nas, te susze jakie są nędzne. Dzisiaj patrzyłem, jak jechałem. Na Strzębie mam piękną. Ale tam 30 litrów, 20 aha, litrów. Tam padało. No, przyczep naszykowałem, a przyczep, ale to nie będzie taki oplony jak w zeszłym roku. I co, jaką wilgotność ci pokazuje na maszynie? 12%. No, tak będzie miał. Później zmierzymy może, nie? No, to nie wziąłem, tylko miałem się siekać. Nie wziąłeś? Ale tutaj 12 jest na kalibracji z tamtego roku, także podobnie. Nie, on więcej nie ma, za Boga, przecież widzisz co tu jest, nie? Żeby nie wymiękło, to by było w ogóle fajnie. Tu mokro miałeś, tak? Tu stała woda. Nie mogłem w ogóle drugiej dawki nawozu zasiać tu. Tak no tu widać, nie? No widać, tutaj jest słabszy. Nie mogłem zasiać. Te jedynki nie mogłem zrobić, nie mogłem zrobić regulacji. Chociaż Ricky nie wymaga regulacji z tego, co widzę, nie? Jemu tam, wiesz, no. Kamieni tu nie ma, pan spokojnie, nie? Nie wymaga, zobacz, jakie tu boryłem dziury, pa, jak wyjeżdżałem wtedy. No, się wpakowałem tu. Przejeżdżać przez. Słuchaj, a ten powiedzmy, no, te, żeby to wziąć jakoś tak rozsądnie. Gdzieś w tym miejscu na normalności był nawóz puszczany, wszystko. Jaki to dziś mniej więcej plon pokazuje te ryki? Z tego nie powiem ci, bo mam nieskalibrowany w ogóle, jeżeli chodzi o plon komputer jeszcze. Ale ja tak oceniam, że tutaj gdzieś w granicach to jak 6,37, no 6 newton gdzieś, nie? Był najlepszym, na normalnym, optymalnym miejscu, nie? Pewnie tak. Mi to teraz pokazuje 3 tony, ale on jest nieskalibrowany. Podejrzewam, że jest... Tak, tam na gorszym pokazywał 6. Musiałbym zobaczyć ustawienia. Ale pewno nie będzie takiego plonu, jakby w zeszłym roku, to zapomnijmy o tym od razu. Nawet ze względu na suszę. Ale jakby... Powiem tak, no wydaje mi się, że... Ricky, to jest jęczmień, jeżeli ktoś nie chce regulacji stosować. To jest zdecydowanie niższy z tego, co widzę. Ale co do plonu, wydaje mi się, że Teuto jednak jest nie do pobicia. Krzysiu Agrykozyn, pozdrawiamy Krzysia. Kupił teraz sobie jakiegoś mega, czy coś właśnie z tym headerem składanym, nie? O. Używano. No to jest tak realne, no. Tak liczyłem, że ten mielony 13 pokaże, to będzie nie więcej jak 11-12. No nie każdy rok jest taki, jakbyśmy sobie chcieli, nie? To jest bardzo widać na kukurydzach, strasznie. Jeżeli dzisiaj burza nie popada coś, to będzie znów dramat. Tam na Jastrzębiu właśnie z Łukaszem rozmawiałem, no kukurydza jest piękna, nie? Pomimo, że piasek, ale pada non stop. Znaczy nie non stop, ale 30-20 takie, wiesz, są. On ma kłosy dłuższe, ale prawie jak Teuto ma, ale niestety dwurzędowe, nie? To dopiero prawdziwy dramat, to się zacznie na wiosennym zbożu. No byli wczoraj właśnie w firmie, w Lubieniu. Nie będziemy wymieniać nazwy,
nikt nas do tego nie upoważnił. No. No niestety. Nie mają ludzie zapłaconych pieniążków, jest to dramat. No i to jest bardzo dużo tych ludzi niestety. Bardzo. Ja widzę po kłosach, że on nie jest taki duży jak w zeszłym roku był też, nie? No nie jest, w tamtym roku to... Ła. Teraz chwilowy prąd tam 7 ton z hektara, 8 ton. To, ale tu już jesteśmy w teuto, nie? No tutaj jednak na tę suszę 8 ton to każdy wziąłby tą suszę w ciemno. Dokładnie. Nie ma co w ogóle dyskutować, no. 7 z hakiem pod 8. I zobacz, mówią, że w Polsce jest klimat umiarkowany, tak naprawdę. No zobacz, albo pada non-stop, albo jest non-stop sucho, nie? Przynajmniej w naszych rejonach, no bo tam gdzieś, tak jak wspominałem... No tak jest, no na wiosnę było na początku cały czas padało, ciężko było cokolwiek w polu zrobić, mieliśmy tak. Problem zasieć buraki chociażby. A jak się zablokowało od 5 maja, to u mnie tam typowo w gospodarstwie spadło do tej pory 20 litrów. No tu pokazuje nam 7,11 pod 8, a w zeszłym roku to non-stop pokazywało 9,10, nie? A ja zrobiłem odwrotnie, rozumiesz? W zeszłym roku nie spodziewałem się takich rzeczy, bo był to pierwszy rok. Brakło przyczep, to w tym roku, że taką przyprowadził, że w ogóle niepotrzebnie. Wystarczy na pewno. No, wystarczy na pewno, no ale to już można mniejszą sypać, będziemy na magazynie ładniejsze manewry będą można robić. Na tą przyczepę, co przeprowadziłem, byśmy spokojnie całe pole wsypali, to gwarantuję. No, myślę, tak. Pamiętam tyle, co już prawie, żeśmy prawie już tyle objechali, może jeszcze ciutkę, to już mieliśmy w zeszłym pełny zbiornik, nie? O, zobacz, jak pokazuje. No, teraz ładnie, no tu jest ładnie. No, a tu liki. Na tej góreczce pokazał dycha, nie? 9 dycha. No ale gdyby były optymalne warunki, to gdzieś tam ma wodę akurat, czy coś chwilowo, nie? 7,40 z hektara. I nawet po wałku słomy widać od razu, nie? Wcale nie jest zła. Ale kto miał takie, czy powiem, niższe warunki, takie w miarę optymalne? Ja rozmawiam tam ze znajomym, co miał teuto. No to tak liczy też na minimum 7, na piasku, na minimum 7 ton, nie? 7, 8. No myślę, że te lepsze plantacje to 9-10 ton mogą odejść. No, no lepsze takie plantacje. I bardziej z deszczem. On miał bardzo piachowate, ale deszczu miał tam na deszczem, więc mówi tak 7-8 ton liczy, nie? Na piasku. No, na piasku, to jest bardzo dobry. Wręcz pierwszy raz zasiał tego teutu, to jest zachwycony, nie? No. Nie, teuto wszędzie bardzo fajnie wygląda. My tego dużo sprzedaliśmy i... naprawdę klienci to chwalili, jeszcze teraz gdzie zdjęcia stawiali na grupach, to naprawdę się super trzyma. Jest to ciekawy wynik, jeszcze nie pospływały wszystkie, no bo to dopiero początek. Dokładnie, a zresztą też Riki, jak można pokazać swój potencjał, jeżeli trafiliśmy na taki rok, jaki trafiliśmy, nie? Na przykład to wygląda akurat w tym pasie bardzo ładnie, nie? Jest niż, tak. Niżej ma, na tyle, że można było opryskać. Ale ślady wasze po te dwójce zostały, ale wcześniej robiona te dwójka, bo to jedynki nie było, dlatego tych zielonych odrostów też nie ma, wiesz, nie? Mhm. Nawet na ten rok jęczmień będzie lepszym rozwiązaniem jak pszenżyto, tak jak powiedziałeś, że wykorzysta tą wodę, nie? Sobie z zimy. Tak, zdecydowanie. Cena, jakbyś chciał sprzedać ziarno, jest droższa niż pszenżyta, bo jest. Albo bardzo podobna, nie wiem nawet. Lub bardzo podobna, zbierzesz go wcześniej z pola, teraz tak. Co? Ja bym się uparł tą słomę, bo to nie ma zielonych odrostów. Mogę dzisiaj sprasować, jutro mogę wozić, tylko nie założę brysu. Chyba, żebym przygrubarował w jakiś sposób obornik, ale zacznij mi normalny rok jest. I zgrubarować, czekać na się w rzepaku. No tak, wtedy mamy bardzo dużo czasu. Lub jak ktoś ma dużo jęczmienia i rzepaku i teguje, to jechać na wczasy. Tak. Madagaskar polecam, pozdrawiamy Paulinkę Lenardowską. Która się właśnie pławi na Madagaskarze. Jeszcze te przeżyte zimowe względnie się trzymają. Jak ktoś dbał, to pomimo tej suszy jakoś się trzymają, nie? No wszystko zależy gdzie, no na tych słabych glebach to no, nic nie trzyma. A, to tam już w ogóle dawno. Przecież już od 20 któregoś kwietnia nie pada tak naprawdę. U nas spadło kilka dni temu 3 litry i teraz 3 dni temu 5. A weź Rakutowo tutaj, nie? No tam spadło bardzo dużo deszczu, a... Tak właśnie z tronami ci powiem. Po kukurydzach jest widać starsze. Tak. Ja mam na przykład kukurydzę cukrowej w tym roku dużej, mam w kilku lokalizacjach i widzę po kukurydzy, gdzie spadło więcej deszczu. Od razu widać. Przy domu jest na przykład bardzo mało spadło, max te 18 litrów ze wszystkich opadów od maja do teraz, a kawałek dalej na Mogiborzu myślę, że jeden był opad 20 litrów z któregoś razu i to kukurydza jest o 30 metrów wyższa. No, no, no właśnie.
takie kruchy już na słoma. Aby jaki grad poszedł, to by to wszystko wspłukł w nic. No tutaj tak. Tu sobie fiksy pakujemy na przyczepę. Może wejdzie, może nie wejdzie. Ale średni ton blomy, bo to blomy. Oceniam na 6 ton z hektara, więc jak te, na tym co mieliśmy, słuchajcie, takie błoto na początku, a teraz totalną suszę i tylko te kilka litrów opadów przez ponad 2 miesiące. Jak na jęczmi jest moim zdaniem bardzo dobrym wynikiem. Sam Patryk nam powiedział, że słuchajcie, ale żadne wiosenne zboże tyle nie da. A zwłaszcza kto ma świnie, teraz takich ludzi jest bardzo mało, tak? Wszyscy mamy świnie ogólnie w PiS-ie, w rządzie zwłaszcza. Jeszcze może się tę słomkę sprasuje. Słuchajcie. Co nam się nie zmieści, sypiemy na drugą przyczepę. Tomku! Weź tam obserwuj, pomóż, żeby... On z góry widzi niemal, żeby nie przesypał, to jak mniej, to na drugą przyczepę się będzie sypało. A to się później zrobi. Ale pewnie się zmieści. Może przed burzą, bo nadałem dzisiaj burzę, zobaczymy czy będą. Uda nam się jeszcze z Tomkiem sprasować dzisiaj słomę. Mamy trochę podrzucić i zgarniemy, jeszcze można zwieść. A jutro, co będzie jutro, nie wiadomo. Co będzie dziś wieczorem, nie wiadomo. Patryk już składa sprzęt. Rebiki na drugą przyczepę. Tamtą mamy pełniutką. Na tę suszę uważam, że jest ok, nie Tomek? Pewnie, plon nie jest zły. Tak jest. No co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kukurydzy jeszcze w tym vlogu. Słuchajcie, mało czasu i mało baterii, ale przejeżdżam koło swojej kukurydzy, która dostała deszczu. Pamiętacie, na Jastrzębi. I zobaczcie, jak to ładnie, pięknie idzie na tej szóstej klasie, siódmej. Tomek, wejdź, pokażmy, jak ona wygląda. I później wam pokażę jeszcze, jak wyglądają kukurydze u mnie. Koło domu, gdzie deszczu w ogóle nie ma, nie? No niech Tomek idzie, to zobaczycie. Tomek, ile masz zastu? 1,75 m. 1,75 m, no to wejdź. 2 metry ma? Star Lord. Jak wam pokazywałem. Co znaczy teraz, zobaczcie, co znaczy deszcz kukurydzy. Mam nadzieję, że to ujęcie pokażę, bo już się ciemno robi. Przyjadę tu jeszcze w dzień, ale zobaczcie. Chodzimy w tym Star Lordzie. No, na dzień praktycznie chyba dzisiaj 6 jest, nie? Na 6 lipca. No to nie ma czym... I tylko woda. Tu nie chodzi o nawóz teraz już nawet, bo nawóz wszędzie jest ten sam. Pamiętacie z TikToka, jak siedzieliśmy, niektórzy z was pamiętają. I tu jest... Zobacz, spójrz dalej, czy całe pole nie wygląda równo. A tu raz spadło, Tomek, 30 litrów, a wcześniej 20 litrów. No tak. I te 50 litrów zrobiło taką różnicę. Woda, nawet na tym piasku. Woda robi cuda. Siemaneczko, witamy was. Poniedziałek. No, bardzo ciężki poniedziałek. Trzeba to wiedzieć. Ze mną Kinga, albo Kinga, pewno znacie, z TikToka. Kinga chce założyć własny kanał. Przyjechała w odwiedziny. Dzisiaj to będziemy pracować ze słomę. A ja chciałem wam pokazać Star Lorda. To jest jedyna kukurydza, która dostała deszczu u mnie. Zobacz, już wiechy wyrzuca. Koło domu mam kukurydzę na pół. Ja się obawiam, czy w ogóle w tym roku, jeżeli nie popada w ciągu kilku dni deszcz, czy będą kolby. A kolba jest ważna, nie Kinga? Tak. No właśnie, dokładnie. Słuchajcie. Także tak to wygląda, wygląda Star Lord. Tu było deszczu raz 20, raz chyba 30. Żeby każda taka była, oddałbym wszystko, ale niestety, zobaczcie, ta już też się zwija. Widzicie, są pozwijane. Doroczki nadajemy. Czyli rzadko widzicie mnie na tym sadzeniu. Przeważnie to raczej na tamtym sadzeniu jestem ja. Tym razem ja tego Kinga sobie. Dobra. Proszę, hamuj jej wcześniej, bo tak jak już ma 52, to jest za dużo, nie? Jak wyłączam ci, to se hamuj wcześniej, nie? Hamuj co od razu. Bo na nowe łańcuchy teraz ma nowe. Ten to dobrze zbija, jak za dużo to wiesz. Dobra, zamykaj. I jedziemy dalej. Bocian. Uratowani. Wczoraj tego bociana za dużo było. Ciężko dzisiaj, naprawdę ciężko. Olu, ja nie liczyłem, że z tego jęczmienia, słuchajcie, tu będzie tyle belek. Uważałem, że będzie z 60. Powiedz, jakie są twoje pierwsze odczucia z jazdy prasą Case'a i traktorem, tym zestawem? Szczerze? Mi się podoba. Robota jest fajnie. Zahamuj. No, co mam wydać, jak jest dosyć gęsta. Prasa sobie na spokojnie radzie, więc to kwestia tego opanowania. Tak.
jest takich kroków tyle, żeby budować obronków, nic więcej. Nikt od razu niczego nie umie w 100%. Każdy się musi tam też nauczyć. To jest moje pierwsze styczności z Castle Case'a. Tak to było tylko tak. Ale też ja właśnie ci wspominałem. Marena załoga, pozdrawiamy. Pracowała u mnie wtedy na pokazach Sionek i Szlonka i też zapomniała się. I jak się zatrzymała, od razu wyrzuciła belkę nieowiniętą siatką, nie? O, i hamulce. O wszystkim trzeba pamiętać, bo nikt nie jest od razu, żeby zapamiętał 50 rzeczy, a jeszcze najgorzej, jak ktoś chce zrobić coś idealnie i pilnuje wszystkiego naraz, tak. Nie? Ja zrobiłem tą prasę, słuchajcie, 18 tysięcy balek, to wszystko robię odruchowo, nie? Dobra, dam z prawą. Teraz przy wyrzucaniu belki stara się mieć trochę mniejszy gaz, żeby ta klapa, wiesz, tak mocno nie napierdzielała. Tam mógłbym zdjąć, z tyłu jest regulacja ciśnienia, nie? Że zajmujesz ciśnienie, po prostu ona tak wtedy nie, przy większych obrotach nawet nie reguluje, nie? Ja robię, z tego ja prasuję, jestem przyzwyczajony tam już na pamięć do pewnych rzeczy. Zobaczcie, jaka kukurydza. Tutaj obok. O, widzicie? Już zaczyna. Tak mają, tak? Ale gościu siał, słuchajcie, dwa razy sprzątał Gorzowską. Dwa razy. Po tej Gorzowskiej dopiero zasiał kukurydzę, więc... A może ona ma lepsze szanse? Może ona ma lepsze szanse niż te kukurydze, bo może... Może jej, powiedzmy, woda, która może w przyszłości spadnie, pozwoli lepiej się rozwinąć niż tym kukurydzom, które już potrzebują do owiechy. Ciężko rozkminić. Dobra, wrzucaj. Dobra, słuchajcie, nie będziemy was stresować. Kingę, bo dobrze idzie. Może będzie sama chciała nawet sobie vloga swoją kamerą. Także. No jak wam pójdzie. Także. Dobra. Myślę, że no, jak na pierwszy raz bardzo dobrze idzie. I liczę na dużo łapek w górę i w komentarzach napisane. Napiszcie, jak im zeszło prasowanie po raz pierwszy Kajsy. A my was pozdrawiamy. Serdecznie. Zapraszamy do Kingi na TikToka. Wrzucamy. Tak, do kina. To będzie wstawiony film z kombajnu. Na YouTubie, tak wyżej, tak. wyżej. Dobra. Słyszenia, więc zobaczymy. Tak jest, zapraszamy do Kingi. Dobra, zamykaj. O, dobra. Może jakoś live'a się to zrobi. Będzie miał drogo osić, więc... Tak. Będzie w ostatnim 15 hektary węczmienia, zimnego. Obserwujcie właśnie TikToka Grokinia, napiszę wam na pewno w swoim pierwszym filmie na YouTubie. Kanał będzie, jak się nazywa, też Grokinia, tak? Tak. Grokinia. Także pozdrawiamy wszystkich widzów pod Kingi z TikToka. Również pozdrawiam. Trzymajcie się, mordeczki. Do zobaczenia w kolejnym roku. Hej.